Witaj kochany widzu. Oglądając, oceniając, komentując, udostępniając moje filmiki, rejestrując się z linków w opisie oraz robiąc zakupy na sklepie ZRT, wspierasz moją działalność. Dziękuję. Maneczko, witajcie moi kochani widzowie z tej strony, Taxi ZRT, witamy was w Drakensangu. Dzisiaj mamy nowego gościa, ale najpierw piecu, przywitaj się. Witam serdecznie. No i przywitajmy Nightshielda, słuchajcie, z naszej drużyny. Przywitaj się, brachu. No, siemaneczko, witam. Patrzcie, jaki koksu, jaka peleryna normalnie, uff. Dobra, teraz tak, w Delcie, dzisiaj robimy ogólnie questiki, bo ja mam w samej tej Delcie Żabiej Rzeki mam sporo questów jeszcze, bo robiłem tylko kół praktycznie, więc wiecie, no, tak czy inaczej, poszerzyłem swój ekwipunek o 21 miejsc, co mnie kosztowało 11 tysięcy mrocznych, ale to szczegół. No, zrobiliśmy już z piecem kiszonki, także następny odcineczek prawdopodobnie będzie już z kiszonek. Piecu, zrobiliśmy oboje łuczników, nie wiem czy to jest dobry pomysł, ale zrobiliśmy to, co już zrobiliśmy i koniec. No dobra, co ja muszę tutaj zabijać, tak by the way? Zbierz małe orbasiątka, dobra. O, to ci zajmie troszkę czasu. To no już mam 6, nie? Także spoko. Bo ja wcześniej już też tutaj robiłem, nie? Jezu, tutaj nie. Tak, ty musisz poza odcinkiem zrobić wszystkie questy, które są w lore, tak? I na tego, potem no na tak, tylko ten jeden z tego, dobra, jest jeszcze 3. Jeszcze jeden będzie odcinek z lore, tak, z zbicia Balora, nie? Bo ten, Balor to jest, znaczy boss na koniec tego. Na koniec lore, tak, jakby. Tylko, że on jest strasznie trudny, nie? To znajdzie się jakąś tam... Jakiegoś Nightshielda. Tak, no daj, Nightshielda by to była na hita. Od niego. Nie mów tak brzydko, przyjacielu. Ale ja nie mówię brzydko. Dobra, czekajcie, ja po to orbasiątkę jeszcze prawdę. Podjadę. Wy zabijajcie cokolwiek, mi tam ale pewnie to jest będzie zaliczać się. No bo ja nawet nie muszę w nich strzelać czymkolwiek, tylko wystarczy, że ten, że dotknie ich to, ta sfera i to zabija ich. Ja chyba muszę obniżyć szkody. Czekaj, muszę obniżyć szkody. Zdajmy sobie broń. Może teraz będą miały jakieś szanse. Jak ty masz 50 level, no to... W ogóle piecu wbił już 50 beze mnie, kurczę, cwaniaczek no mały. No co? Dead Knight wbił 47 wyższy niż ty, mimo że on nie ma międzyświatów, nie? No a to już jest wyczyn, uwierzcie mi, to już jest wyczyn. Nie, dobra, teraz to już w ogóle nie bije im nic, nie? To czekaj, wezmę jedną rękę. Dobra. I kodeks. Aha. Nowy osiągnięcie wiedzy. Uzyskane legendarne wyposażenie, co? Brawo, nareszcie, gratuluję piecu. Nie mam wszystko legendarne. Aha, ja osiągnięcie, żeby 12 legendarnych na sobie. No, ładnie. Ja miałem taką tą. Toltaki też muszę zabijać. Gdzie to jest? Mam teraz nowy tytuł jakiś. Aha, okej. Dobra, to może teraz na tarczy będę miała jakieś szanse ze mną. Dobra, jest 14. Dobra, ile im bije z tym? O, miniboss. Nie, teraz to już w ogóle za słabo. Co to za miniboss? Nice. Nie, to nie no, był słaby troszkę. Biorę jedno. Dobra, są dwa orbasiątka. Teraz ogólnie trochę wczoraj, nie? Na jeszcze jedno orbasiątko mi jest potrzebne. Znalazłem amulet, który mi daje 834 krytyka i pierścionek, który mi daje 914 krytyka, bo jest jeszcze na 51 podniesiony. No proszę. A do którego maksymalnie można podnieść? 55. Aha, no spoko. Ale i tak, wiesz, żeby mieć na 55 jeden itemek, trzeba mieć 18 milionów bifów, przyślij 469 tysięcy, a żebyś broń dwuręczną chciał podnieść na 55, to potrzebujesz 92 miliony grifów. No to fajnie ogólnie, nie? No. Ciekawie. Jeden dzień farmy. Easy. Jak ja od początku gry jeszcze nie uzbierałem chyba. Nie no, mam już ponad... Ja mam 3 miliony 400 tysięcy, dopiero coś nie z tyłu. No, ja będę miał z 2 miliony. No, znaczy 3 miliony 400 w itemkach plus jeszcze 700 tysięcy wolne do wydania. I teraz ogólnie, no tego, mam 3300 szkód i 46% krytyka i 180 krytycznych, także myślę, że nie jest źle. No nie jest, nie jest. Dobra, jeszcze jedno orbasiątko trzeba tutaj znaleźć.
Ja tam mało tych glichów, no bo tyle na ten płaszcz się zbierało, więc... Weź między światów to. No to mam question do oddania, jeszcze jeden. Właśnie, podziwiam cię, że zebrałeś na tym płaszcz za 1000 bez między światów, nie? No, bez kitu. No. Milion chyba, nie 1000. Jest 1000? Milion. A! Okej, okay, sorry, dobra, pomyliło mi się. No to jeszcze quest mam do wzięcia nowy, czekajcie. O Jezu, dobra. Się rozsypały znaki zapytania po mapie. W ogóle... niedługo dopiero będzie Draken, tak? Dobra, nieważne. Nie, tylko w kwietniu będzie ta inwazja miasta, napad na gdzieś tam. Albo Command... Albo ten, jak to się nazywało? Resistance Command Center, kurde, jak to było w Polsce? nie ogarniam, czekaj. To będzie albo schronienie Veriana, albo obóz oporu, o. Dobra, a co z tym? Co z Draganem? Draganem wiadomo. Aha. No szkoda, bo na niego mogę... Poczekam sobie. No trzeba będzie na kiszonkach zrobić Dragana. Ty to najpierw na głównej postaci zrób, a nie na kiszonce. No to wiesz, na głównej. To się zrobi. Ja mam tutaj w miarę dobre EQ. Znaczy, na 40 poziom. W miarę to właśnie. No. Niestety peszek. Dobra, lecimy dalej. Hopsa, jeszcze 3. A tego jeszcze jedno orbasiątko, ale już ich nie ma na mapie, więc trochę szkoda. No ale to już fajnie, że się respią już potem od Selgradu się chyba respią potwory, co nie? Dodasz mnie do bractwa, miał 5-6. Zobacz, który on miał 5-6. Zobacz, który on ma level, piesuś. Wiesz, że ja nie mam oficera w gildii, bo dnia tej postaci. No czemu nie? No przecież mówiłem ci, dodajesz kiszonkę i łuka, tak? I tam mam oficera. Aha, ma 36 poziom. 36. No to nie najgorzej. Dobra, nieważne, to jest już zrobione. Teraz tak, zbierz jadowe coś tam żądła. Pisze żadła! Aaaa! Nie ma ołów tutaj? Czy po prostu tak się nazywa item, żadło? Pełno żadła. Ale game troll. Dobra. No i nie ma go. A, już ogólnie na mapce też nie ma, spoko. Teraz tak, ubij polujące skorptile. Tego też nie ma. Okej. Okay. Tych też nie ma, lol. What the fuck, co się dzieje? Znajdź most prowadzący do tego. Dobra, to jest na górze mapy. Co tam jeszcze? Delta żabiej rzeki. Zbierz małe orbasiątka. Orbasiątek już nie ma. Dobra, ogólnie resetujemy mapę, nie? Tak by the way. Także dawajcie. Się robi. A pokazać wam taką magiczną sztuczkę, jak już tam idziemy. Wyszliście już? No, czekaj. Ja już wyszedłem. Gdzie to jest? Ja już wchodzę. Ja już też wchodzę. A pokazać ci magiczną sztuczkę taksi? A jaka to magiczna sztuka? O matko, o! Wybaczcie, wybaczcie, wybaczcie. Już tam, gdzieś tam bił do twoje pewnie... Już się klepią. Już się klepią. Siorka taekwondo ćwiczy, nie? Jezu, jakie te potworki są, jaka aura ogromna! What the fuck? Mówiłem, że mnie nikt nie dzwonił, ale jakoś tak zapomniałem wyciszyć. I ten dzwonek. Siostra dzwoni z pokoju na górze, nie? To takie bydle, no, to patrz, właśnie... Tak, czekaj tutaj. Nie, właśnie to dzwoni... Wow, uciekać! 126 kilo w postaci czekaj. Chłopa. Ej, czekaj, stój tutaj. Bo jeżeli to jeszcze działa, to pokażę wam teraz magiczny trik. No poka Goliata. Co? No, jaki pokażę? Zaproś mnie do grupy Texti. No, co za pokażan. No, dobra, wbijaj. Jak mnie zabił. Spoko, purpla nałożył i chciał się pochwalić, że ma, że wiesz, że jest dobry. Nie, to była zielona, on po prostu ma. Ale ja tego. Nie, po co miałbym zakładać Freda na Night Shield?
Dobra, czekajcie. Teraz tak, trzeba porobić tak, orbasiątko jedno. A ja też A, mam dobra, pytanie. już muszę zanieść do Julowa orbasiątka. Ja to mam na 7 Także dni. już zrobiłem. Dęszą sobie chłopaki, No i patrzę. po to się robi wargulsa, tylko po ten taniec, nie? Spoko. Ale on jest na zawsze już? Nie, on jest na albo zużywalny, albo na 7 No! dni, może Co ja dwie. zrobiłem? Ja pierdzielę. No właśnie, nie mogę przerwać, bo mam taniec. O matko, dobra, jest git. Wrócił do miasta jak tego. Jak ma mapę świata, to z zwrotem się wrócił, spoko. Nie, bo ja ogólnie niechcący wróciłem w ogóle, nie? Bo pomyliłem z koniem. Ale na konia przecież tak długo nie wsiada, więc. No, mój błąd. Dobra, lecimy dalej. Lecimy teraz do Dżulowa, oddamy questika, później na górę, do tego mostu. No Jezu. O, Goliata włączyłem, to teraz będzie zabijanie, nie? Tylko bang, 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 bang. I bang, bang, Sprowadzam. bang. I bang, bang, bang. I bang. Ale to napieprza, Jezu. A dlaczego ja w ogóle jestem z blue teraz? Masakra. Czemu ja tu blue używam? A no tak, mam 30 tysięcy, to może dlatego. Ja mam 74, bo zużyłem dzisiaj trochę. Czekaj, Miałem 30 mam? 80. No, 24. A, tych tolloków, toltoków trzeba zabijać. O, tu już pisze normalnie, że rząd wolą. A, tu jest kamień, jeszcze nie zauważyłem go. Połowy dreszek, a bogato. No pewnie. Teraz zobaczymy, co mi wypadnie. A, Mi monety. pieniążki. Money, money, money. Master Bagi. Nie, dobra, jak się. Dobra, lecimy dalej. Hopsa, hopsa, hopsa. Mam jeszcze co? Co? Wejcior. W ogóle przekolorowałem na zielono wszystkie itemy praktycznie. Bo nie miałem co z tym robić. Teraz to tak dziwnie wygląda, ale no cóż. Przynajmniej dla beki jest. Dobra, jeszcze poszukiwacz obsydianu. 20. Jeszcze dwa. Bo mam 23, dobra, jest 25, pięknie. Oddaj orba ksiątka. Oddałem, co dalej? Porozmawiać z kimś muszę. Aha, ale to nie tu, no dobra. W zatoce dzikiej wody, ale to też nie teraz. Wow, lwama! Jaki fajny, to jest szybki, nie? No, dostał je z tej paczki od Gnoba. Starzy gracze z Dragana to mieli, nie? Na taki Night sobie poszedł kupić paczkę za 500 mrocznych i sobie dostał. No Takie proszę. trochę. Wygryw życia. No właśnie nie. W sumie ten lew nie jest aż taki spoko. Lepszy jest ten Fajny pan, biały jest. tygrys. No, ale tygrys jest jeszcze gorszy. Zwykły. Choć się cieszę, że tego dostałem akurat. Lew jest kozacki. Ja ogólnie tych paczek otworzyłem tyle, że już nawet nie chce mi się ich otwierać, nie? Nie, ja otworzyłem jeszcze więcej niż ty. No i ogólnie się nie opłaca, więc nie polecam Ja jedną nikomu. otworzyłem z tym lewkiem. Si lewek. On Lewek. wiesz ile ja... lewak. Wiesz ile ja otworzyłem skrzynek, żeby szybkiego wierzchowca dostać za tych za 2700, 2700 mrocznych? Chyba 7, nie? Coś koło tego. Także no nie polecam ogólnie. Dobra. A to cześć, wyjdę znowu chyba. Znajdź dziadka Julowa gdzieś tam, teraz muszę iść. No w ogóle dlaczego ja biegnę? Przecież mam mapę świata, nie? No. Dobra. Jestem w środku. I teraz tak. Co musimy? Tylko, że Jadowe wiesz, że żądła. w delcie Żabiej Rzeki się potwory odradzają same, więc można robić po prostu rundki przy samej mapie. One się odradzają tam, gdzie byłeś, zaczynałeś. Nie, ja kłam. Ale ja nie kłam, jestem sobie sprawdzić. Jestem za. Serce łowcy, coś tam zebrane, co? Łowca mięsa, fajnie.
No ale niektóre te questy to mam wrażenie, że to gościu po pijaku pisał, nie? To wszystko. Po prostu się narąbał gościu i zaczął pisać historie i questy, nie? Tak w ogóle powodzenia w szukaniu tych jajek żółwi. Może jak ja się przy tym namęczyłem. No bo nie umiesz patrzeć tego. Na forum gdzieś było tego. Na forum gdzieś była. Ta. Ale nie, była taki obrazek, wiecie, gdzie było pokazane wszystkie możliwe lokacje. Co trzecie wejście właśnie mi się trafiło w takich. Znaczy szukałem dużo, ale pół godziny na tym przesiedziałem. No to ładnie. Ile ty masz życia w ogóle? Aktualnie 3500. Nie, no co to zmieniłem, mam w ogóle ten 7. Wiem, że troszkę mało, ale pod szkody poszedłem w pastę wiedzy, bo ale mało, co. Ja, jak można iść w wiedzy na jedno ręce, znaczy na jedno ręce w tego no, szkody? No tylko do ekspo, tak wiesz, żeby... Plus jeszcze wiesz, to jest level, tylko żeby ja głównie nie robię WP, tylko wiesz, jak bije 5-0 level, wtedy będzie dopiero takie. No jak bijesz 5-0, wtedy będzie niszczyciel. No chyba raczej będziesz niszczony, bo na 5-0 to są takie chłopcy, które mają po 7000 szkód. Nie? I mają cię na strzałę, nie? Także... Oj, nie odzywaj się, piecu, nie niż nadzieję chłopakowi, nie? No. Dobra. Jeszcze jeden ten muszę znaleźć. Czekajcie, bo tu misję na Hero Zero muszę robić. Bo piecu nie robi. No a czemu mam robić misję na Hero Zero? A dlaczego mnie? Nie wiem. Może dlatego, że na zabicie czasu. Na zabicie czasu. Oj, wybaczcie, nie było mnie. Nie zauważyłem nawet. Ja też nie. Ale spoko, dzięki za info. Tak szczerze. No się ja dostałem... Ale wiesz, takie na pół sekundy, takie wiesz i nagle... sorry, nie było mnie. Nie było mnie, chłopaki. On nadzieje, że się nie gniewasz na mnie. O, jest. Wściekły łowca mięsa. No proszę. Dobra, lecimy dalej. Te questy są takie nudne już tutaj, tylko chodzisz i nawalasz. No. I to cała gra na tym polega. No w sumie zasadniczo tak. No właśnie, więc proszę nie narzekać. Skorpionki. Jeszcze jeden ten skorpio coś tam musimy wybrać. Znaczy żądło. Skorpio coś tam żądło. No. Dzięki za info. Teraz na pewno wiem co to jest. Nie ma sprawy. O, jest, mam. Jak będziesz miał tego, questy już na Huatlan i je zrobisz i będziesz miał... Znaczy nie, na Huatlan jak zaczną ci się questy, to można iść razem, bo ja tam nie robię. Przy wężowej skale? Gdzie to jest? Ale co przy wężowej skale? No kliknij sobie M. Kliknij sobie M i ci się powiększy mapa i tam masz wszystkie te. A, tu jest, bez hitu. A, tu jest, dobra. Czego mi na mapie go nie wyznaczyło? Nie mam pojęcia. Dobra, dostałem trochę mrocznych. Teraz tak. Delta Żabi, znajdź most i uzyskaj łapacz zaklęć od Toltaków. Dobra. A, i tu jeszcze nowy kwestior mam jeden, tak? Cóż to za kwestior, przyjacielu? Oho. Dobra. To szukamy tego coś tam łapacza, fapacza, nie? No bo powinno szybko drobnąć, tak mi się zdaje. Ale no i już jest. Normalnie? Już jest. A nie, to nie to, to nie to. Coś innego jeszcze wypadło. O, legenda. Dobra. No proszę, ze zwykłego legendarna podworka. Jedna ręka. I oczywiście słabiutka, daje 95 szkód, 555 krytyka i 25% krytyczny. Nie narzekaj, okay, mały. Ale przynajmniej jak to nałożę, to potwory nie będą schodziły na hita. Dlaczego, nie? Także spoko. Jest plus tego. O, z tych, z Orbaksów jeszcze muszę coś brać. Skóra Orbaksa. Orbaksion. Zdjąłem skórę mu. Wiecie o co? Kamana! Normalnie rasowy śmieszek. No nie, i moszna już odkryta. No. No. Spoko. Dobra, i lecimy dalej. O, skrzynka skarbów. O, jedwabne nici. Ja. Nie wierzę. Dzięki. To nie jest
skrzynka skarbu w ciągu. Cicho. Wroczmy. Fajna była. Potka, będzie na to. Czekaj, gdzie tu są jakieś potwory? Tutaj. Czekaj. Tam gdzieś co? Iść do nich. Jebut. Wow, piecu! Rachu akwar, nie? Takie trochę. Ala łaba! O, jest. Coś tam dobra, mam. Połącz ze sobą na stole warsztatowym. No dobrze. To jest piękne, jak musisz wychodzić z mapy tylko po to, żeby iść do stołu warsztatowego. Czy ja to wszystko mam? Tak. Dobra, to czekajcie chwilkę. Skoczę sobie na chwilę do stołu warsztatowego. Ale skoczyłeś normalnie? No nie. Dobra, i teraz tak. Co ja muszę połączyć? To i pieczę, to. Też to widzisz? Bo miałem densa, jakby stoi w miejscu. Dobra, co ja muszę połączyć? Łapacz, zaklęć, serce, jad i bransoleta. Dobra. Jad, serce. Tego nie. Łapacz. No fakt, co jest? Tak. Czekajcie, co ja powiedziałem? Łapacz, jad, serce i co jeszcze? Nie wiem. Oraz bransoletę. Czy ja mam w ogóle taką bransoletę? Nie, to jest amulet. Dobra, nieważne, połączmy to, zobaczymy czy zadziała. To nie to. To. Aha, dobra. Jeszcze nie mam jednej części, a pokazało mi, że mam. What the fuck, co to jest, nie? Dobra, lecimy. Dobra. Czyli jakby jeszcze bransoletę muszę zdobyć. Nie, no... Gdzie jest ta bransoleta zesrana? Brońcie mnie, chłopaki. Tu jest amulet. Oszczep? Nie. Serce. Łapacz. Wiecie, że chłopaki, ja nie mam chyba jednej części? Gdzie ona się podziała? What the hell is that? Dobra, to na pewno. Jeszcze raz. Łapacz zaklęć, serce, jad i bransoletę. Łapacz zaklęć, serce, jad i bransoletę. Dobra, tak. Tak. Dobra, to jest to. Łapacz zaklęć, gdzie to jest? Dobra, mam. O, no, jest. Nareszcie. Po prostu dodawałem jedno, nie to, co było trzeba, nie? Dobra, i lecimy to odnieść teraz. W ogóle wiecie, że od samego początku gry mam jeszcze na 10 godzin aktywny ten do expienia, ten scroll, plus 50. O, legendarna tarcza tutaj ten, za to. Co ja muszę zrobić? No, w relikwiarzu będziesz miał questy na legendarną dwurękę. O, to dobrze, to już mi się podoba. No, a ja ją dostałem, ale już ją przetopiłem, jak tylko to zobaczyłem, nie? Nawet nie przetopiłem, tylko wyrzuciłem, bo nie było nawet sensu tego w ogóle tam. Ale ja miałem pod same kryty, żadnego ataku. Nie no, chyba było 50 szkód, a reszta to...
Taki syf mi się trafił. Moja obecna daje 101 szkód, 96 szkód, 65% szkód i 1398 krytyka. 4 sloty oczywiście na start. Dobra. Także jest stasik. Co teraz muszę zrobić? Zanieść owoc... Aha, dobra, teraz muszę iść tam dalej troszeczkę. Czyli stąd się nie telepnę. Dobra, lecimy dalej. Pędzę teraz tam na górę. Pozdrawiamy brat Taksino. Dobre ty, w krętaczu ty mały ty. Ty śmieszku. Śmieszku, szeszku w meszku. Orzeszku, heszku. Okruszku, pępuszku, mój brzuszku. Dobra. Jestem w środku. O, wow, damn. Ale znowu jakaś fajna miejscowość, kurczę. Takie pieciwo. Pieciwo górne. Dobra, lecimy dalej. Zleceniodawca, przekaż owoc. Owoc został przekazany. Porozmawiaj z kimś tam teraz, znowu. Dobra, to porozmawiajmy z kimś tutaj. Oluju. Ale tutaj do wyboru jest tych wszystkich lol. Dobra, jadę dalej. W Delcie i Żabiej Rzeki jeszcze coś mam? Nie, no muszę tylko to odnieść chyba. To jest jedyne, co muszę tutaj zrobić. Wow. Lol. Co to jest? Unikat mi dropnął? Tak, unikat. Czy to jest fajne? Zaraz to sprawdzę. A, ten unikaty na ten wyższy poziom. Kamienna maska strażnika świątyni. O, dobre co? 10 wartości, 10% wartości zbroi, 10% szkód, 10% wszystkich odporności. No i jakieś tam... Gdy twoje życie spadnie poniżej 33%, przy następnym trafieniu twojej postaci ukaże się strażnik świątyni. A co, dropnęło ci który coś? Przez 30 sekund będzie walczył za ciebie. 150... Dropnął ci to? Czy co? No, dropnął mi. A kto ci dropnął? Strażnik jakiś tam. O, ty, jest, mam... A która część ci dropnęła? Boże, hełm. Aha, maska. No to akurat możesz zamienić, bo chyba jest lepsze niż to, co masz. Wartość zbroi tego przedmiotu zwiększona. Lol, dodaję 3. Dobra, zamienię, no. Jak to gównianie wygląda, Boże! Jak ja tylko zdejmę człowieku płaszcz, to zaraz patrz. Patrz na mój ryj od razu, czekaj, gdzie jest mój płaszcz? O, obczaj to! Co to jest?! No pytam, a co to?! Zobaczyć, może jaki to zobaczyć, jesteś w sumie tego... Jeszcze dosyć... spłaszczony taki ryj, a ja już nie zdejmę tego. Dosyć duże masz szczęście, wiesz? Tak? Bo ten jeden, dobra, ten do set mnie dropnął, mimo że na dwóch postaci. Na Łuczniku robiłem tutaj questy wszystkie praktycznie i na Magu robiłem do Nahuatlan questy, a i tak mnie dropnęło, nie? No proszę, a mi z pierwszego potworka, z pierwszej grupki. Grałem raz w PvP i właśnie taki przywołał jakiś mag czarny, jakiegoś. Aha, ja w ogóle miałem tutaj ten quest tutaj w tej hali sojuszu. No. Nie? I miałem to zrobić. I zabiłem tą Nefertari, co była w środku, ale nie zabrałem itemka questowego. I co się stało? I teraz muszę tam jeszcze raz wejść, ale nie mam klucza, nie? I muszę zrobić misję. 500 potworków. No, 500 potworków. Więc jak będziesz bił tego, będziesz miał questy w tym... W relikwiarzu opalowym relikwiarzu Okeanosa, to sobie polatkuję. Dobra, okej. Okay. Standard. No tak, standard, powiedział typ, na którym na 4 ja i ten dałem wszystko harmonię. No, kłam dalej, no. Kłam na odcinku, kłam, dobrze to robisz. A kto awkował niby ja i Damian, tak? Nie, ty awkowałeś, ja z Damianem robiliśmy. Ja.
Dobra, kochani, słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcineczek. Myślę, że było fajnie, choć dosyć nudno, gdyż w sumie robiliśmy tylko kwestiki. Postaram się na następnym odcineczku już zrobić, do następnego odcinka zrobić je wszystkie. No i następny odcineczek to już będzie PvP z naszych kiszonek. Także do zobaczyska wkrótce, trzymajcie się wszyscy bardzo mocno. Taxi ZRT oraz Nocny, Zabijaka, El Boboli i to by było na tyle. Siemaneczko. Siemano, żegnajcie.